27 maja zmarła świętej pamięci Genowefa Zygmunt, wieloletni dyrektor szkoły, pedagog, komendant chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Ropczycach, oddany społecznik z tytułem Zasłużony dla Ropczyc, zawsze życzliwa, niezwykle ciepła i pełna empatii. Od 1985 roku była głównym organizatorem letnich dziecińców w miejscowości Mała oraz wyjazdów nad morze dla dzieci. Organizowała na naszym terenie akcje charytatywne, harcerską gwiazdkę z nieba, wielką orkiestrę świątecznej pomocy i przekazanie betlejemskiego światła pokoju. Za swoją wszechstronną działalność zawodową i społeczną została odznaczona odznaką Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego, Krzyżem Zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką za zasługi dla spółdzielczości bankowej, medalem Zasłużonej Matce, odznaką Zasłużony Działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, odznaką Przyjaciel Dziecka, złotą odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz tytułem Zasłużony dla Ropczyc. Świętej pamięci Genowefa Zygmunt spoczęła na cmentarzu przy kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Małej. Głęboko wierzymy, że tam, dokąd odeszła, spotka ukojenie duszy, a pamięć o niej będzie żyć wiecznie w naszych sercach.